Dzień dobry Państwu, witam na drugiej debacie Sądeczanina, debacie przedwyborczej. Dzisiaj gościmy panie reprezentujące 6 ugrupowań startujących do parlamentu. Jest z nami pani Grażyna Sukiennik, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Marta Mordarska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Anna Majda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani Joanna Leja, Zjednoczona Lewica. Witam serdecznie. Pani Elżbieta Borowska, Ruch Kukiz 15. Witam Państwa. I pani Małgorzata Endres, Nowoczesna.pl. Nasza debata będzie przebiegać wedle już ustalonego porządku. Sprawdził się ten porządek już tydzień temu na pierwszej z debat. Najpierw będzie seria pytań przygotowanych przez redakcję Sądeczanina. Będą to 3 pytania do każdego z uczestników. To znaczy pytania będą te same do wszystkich pań. Czas na odpowiedź 1,5 minuty. Potem nastąpi seria pytań zadawanych paniom wzajemnie. Każda z pań wybiera sobie adresatkę pytania, jedną. Na te odpowiedzi również mamy 1,5 minuty. Później mamy serię pytań, które nadesłali nasi czytelnicy. Do każdej z pań wybraliśmy po jednym pytaniu, również 1,5 minuty na odpowiedź. I na zakończenie będą panie miały okazję podsumować swoją obecność tutaj, wygłosić takie podsumowanie czy też oświadczenie, i to ostatnie wystąpienie będzie trwało 2 minuty. Pytanie pierwsze. Czy w Polsce powinna zostać wprowadzona możliwość zawarcia związku partnerskiego przez pary jednopłciowe? Jako pierwsza odpowiada pani Marta Mordarska. Tak wynikło z losowania. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość w kwestii, o której mówił pan redaktor, ma pogląd od dawna znany. Ja w ostatnią niedzielę uczestniczyłam w Brzesku w decyzjalnym marszu dla życia i rodziny. Dzisiaj rodzina jest wartością, która w Polsce również jest wartością zagrożoną, i zadaniem, które stawia sobie Prawo i Sprawiedliwość, to chronić rodzinę i chronić wartości rodzinne. To, co dla nas jest najważniejsze w naszym programie, to rodzina. To jest jeden z ważnych i podstawowych filarów, którymi chcemy się zajmować. Jako druga odpowiada pani Grażyna Sukiennik, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Proszę Państwa, może na wstępie Państwa zaskoczę, ponieważ jestem sympatykiem Platformy Obywatelskiej, ale tutaj w 100% zgodzę się z panią Martą Mordarską. Rodzina jest wartością nadrzędną. Ja to podkreślam zdecydowanie w swoim programie. Jeżeli chodzi o związki partnerskie zawierane przez pary jednopłciowe, uważam, że należy dokładnie wysłuchać wszelkich argumentów przedstawionych przez wszystkie ze stron, przede wszystkim przez strony zainteresowane tematem. Niemniej jednak uważam, że instytucja, jaką jest małżeństwo i zakładanie rodziny, jest wartością od dawien dawna określoną, w jaki sposób ma ona się odbywać. Więc ja tutaj bym w żaden sposób nie ingerowała, jeżeli oczywiście argumenty, które mówią za związkami jednopłciowymi, jak najbardziej należy wysłuchać, trzeba przeanalizować. Można się na tym zastanawiać. Niemniej jednak ja zdecydowanie podkreślam wartość rodziny jako wartość nadrzędną. Dziękuję bardzo. I głos oddajemy pani Annie Majdzie, przedstawicielce Polskiego Stronnictwa Ludowego. Drodzy Państwo, dla mnie jest to w ogóle temat nie do pomyślenia. Ja jestem katolikiem, może dobrym, może nie do końca takim najlepszym, ale jedna jest rzecz. Wychowuję sama swoje dzieci i nie wyobrażam sobie, gdyby dzieci były wychowywane przez związki jednopłciowe, prawda? I tak jak tutaj moje poprzedniczki tutaj mówią o wartości rodziny i o tej elementarnej jednostce i podstawie fundamentalnej, jaką jest rodzina, a rodzina to mamy określony styl, mąż, żona, dzieci. I jestem za tym i za kontynuowaniem tej naszej tradycji i wychowywaniem dzieci i związkami
mężczyzny, kobiety jako męża i żony i dzieci. Pani Elżbieta Borowska reprezentuje ruch Kukiz 15. Proszę Państwa, podstawą naszej cywilizacji są wartości chrześcijańskie, o które teraz musimy walczyć i których teraz musimy bronić, a podstawą rozwoju państwa jest związek mężczyzny i kobiety, którzy są w stanie mieć potomstwo. Natomiast jeżeli chodzi o związki jednopłciowe, nie sądzę, żeby państwo w ogóle się powinno tym zajmować. Homoseksualiści byli, są i będą. Natomiast państwo w ogóle nie powinno tego kontrolować i jak najbardziej nie powinno promować tego typu związków. Dziękuję bardzo. Nowoczesną.pl reprezentuje pani Małgorzata Endres. Szanowni Państwo, Nowoczesna, jak sama nazwa wskazuje, jest partią nowoczesną, jest partią liberalną. To znaczy, my nie chcemy regulować ludziom ich spraw osobistych, które są bardzo często decyzją ich samych, są skutkiem przemyśleń, są zgodne z ich własnym sumieniem, z własnym odczuwaniem rzeczywistości i tak dalej. Każdy ma prawo do decydowania o sobie tak, jak to uważa za stosowne i nie uważamy, żeby państwo musiało mieszać się w taką sferę bardzo, bardzo osobistą. Jesteśmy za związkami partnerskimi, jesteśmy za tym, żeby partnerzy mogli uzyskiwać wiadomości, informacje o swoim stanie zdrowia, aby mogli dziedziczyć. Jesteśmy przeciwni adopcji dzieci przez pary heteroseksualne, homoseksualne oczywiście. I chciałam powiedzieć, że temat małżeństw homoseksualnych jest tematem, który ciągle jak feniks z popiołów powstaje przed wyborami. I jest to temat zastępczy, którym społeczeństwo na co dzień nie jest zainteresowane i tym tematem się nie zajmuje. Dziękuję. Dziękuję. I pani Joanna Leja, Zjednoczona Lewica. Zjednoczona Lewica stoi na stanowisku, że my jesteśmy jak najbardziej za związkami. Natomiast chciałam tutaj zaznaczyć, że nie jesteśmy ani przeciwko rodzinie, ani przeciwko tradycji. Uważamy, że ludzie w takich związkach powinni mieć możliwość rozliczenia razem podatku, powinni mieć możliwość łatwiejszego życia i na takim stanowisku stoi Zjednoczona Lewica. Dziękuję bardzo. I teraz drugie pytanie redakcyjne. Czy kobietom są potrzebne parytety w polityce, gwarantujące im określoną liczbę miejsc na listach wyborczych, w gospodarce, w wyborach do różnych rad, na przykład rad nadzorczych spółek? Czy parytety są Paniom potrzebne? Z losowania wynika, że pierwsza odpowiada pani Małgorzata Endres. Rola kobiety w współczesnym społeczeństwie jest naprawdę bardzo trudna, dlatego że socjalizm zapewnił nam dostępność do wykształcenia. Dzięki temu kobiety w Polsce, w krajach postsocjalistycznych są bardzo czynnie uczestniczącymi osobami, członkiniami życia społecznego. Niestety doprowadziło to do tego, że rola, taka klasyczna, podział obowiązków w rodzinie zupełnie się zmienił, bo kobieta uzyskała prawo do pracy, uzyskała prawo do awansu, ale nie do końca została odciążona z wszelkich obowiązków domowych. W związku z czym na ogół wygląda to tak, że kobieta pracuje, wychowuje dzieci, rodzi, bo tutaj partner nawet gdyby chciał, nie może jej zastąpić i do tego prowadzi dom i pracuje, więc jest obciążona podwójnie. Dlatego myślę, że pewne poparcie dla pań w polityce jest konieczne. Polityka jest bardzo brudną, męską domeną i dlatego dodatkowo dobrze, jeżeli się pojawia pierwiastek kobiecy, który prowadzi do pewnego złagodzenia obyczajów. Dziękuję bardzo. Pani Anna Majda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Drodzy Państwo, jak już powiedziała moja przedmówczyni, kobiety mają ciężkie życie. Prowadzą dom, wychowują, rodzą dzieci i pracują. To dlatego stawia nas to na tym, że jesteśmy silne i potrafimy dążyć do celu skutecznie. Drodzy Państwo, czy parytety są potrzebne? Tak naprawdę się nigdy nad tym nie zastanawiałam, bo jeżeli każdy człowiek chce coś zrobić i działać,
No to może, nie musi być mężczyzną czy kobietą. Może mężczyznom jest łatwiej troszeczkę robić tą karierę, czy dominować jakoś tak w swoim życiu jakimś zawodowym, bo nie mają, że tak powiem, na głowie domu i dzieci, ale dobre planowanie, dobre ustalenie swoich zasad też powoduje, że kobiety mogą się świetnie sprawdzić w roli i polityka, i w roli zawodowej. Dziękuję. Dziękuję. I pani Joanna Leja, Zjednoczona Lewica. Ja uważam, że parytety jak najbardziej są potrzebne, dlatego że tutaj mogą kobietom pomóc w wielu dziedzinach. Jak wiadomo, kobiety z roku na rok są lepiej wykształcone, prowadzą dom, rodzą dzieci, spełniają się zawodowo i uważam, że parytet jak najbardziej może kobietom pomóc. W związku z tym jesteśmy za parytetem. Dziękuję bardzo. Pani Marta Mordarska, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, ja kandyduję z list Prawa i Sprawiedliwości, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i propozycja, którą mi złożono kandydowania do Sejmu, padła z ust osoby, która nie kierowała się parytetami, ale moją kompetencją, z czego jestem bardzo dumna i myślę, że tak naprawdę to nie parytety, ale kompetencje powinny decydować o tym, gdzie i w jakim miejscu, czy w polityce, czy w gospodarce kobiety się znajdują. Oczywiście to nie zawsze jest łatwe i wystarczy spojrzeć na nasze listy wyborcze, wszystkie listy siedzących tutaj moich koleżanek z lewej i z prawej strony. Nie przypominam sobie, żeby na miejscu pierwszym była kobieta. Na żadnej z list. Są dwie jedynki. No to całe szczęście. Ale na pewno jest to zdecydowanie za mało i na pewno należy dążyć do tego, żeby tych miejsc było coraz więcej. Dla mnie osobiście bardzo ważną sprawą jest to, żeby była równa płaca za tą samą pracę dla kobiet i mężczyzn. I myślę, że to jest bardzo ważne i to jest takie duże wyzwanie, przed którym stoimy. I pani Grażyna Sukiennik, Platforma Obywatelska. Proszę Państwa, ja uważam, że ten temat w ogóle nie powinien być rozstrzygany w kategoriach, czy jest potrzebny parytet, czy nie jest. Ja uważam, że to już jest w jakiś sposób naturalne, że ten parytet po prostu jest, ponieważ kobiety są fachowcami. Na moim przykładzie widzimy, że kobiety świetnie się sprawdzają w tak zwanych męskich zawodach. Jestem asystentką kierownika wiertni, pracuję na wiertni, pracuję z mężczyznami, pracuję ciężko, pracuję w polach. Także uważam, że kobiety jak najbardziej sprawdzają się w takich domniemanych męskich środowiskach. Świetnie sobie dajemy radę, jesteśmy świetnymi fachowcami, potrafimy robić wiele rzeczy naraz, tak zwany multitasking to domena kobiet, tak? Więc uważam, że tutaj tak jakby powinniśmy po prostu iść za trendem, tak? I nie rozważać tego jakoś uszczeniowo, czy to jest potrzebne, czy nie, tylko po prostu tak jest i my jako kobiety myślę, że cieszymy się z tego. W kwestii parytetu powinniśmy też dostrzegać kwestię parytetu nie tylko kobiet, ale też parytetu ludzi fachowych, ludzi pracy w Sejmie. Bo tutaj też pojawia się pewien problem, że jednak Sejm jest zdominowany przez pewne wąskie takie środowiska, mianowicie lekarzy, prawników, tak? Bardzo mało jest inżynierów, bardzo mało jest ludzi pracy, którzy w dalszym ciągu mają kontakt z zawodem, którzy czynnie uczestniczą w życiu przede wszystkim zawodowym, przemysłowym, społecznym i tak dalej. Proszę Państwa, parytet to nie tylko kwestia kobiet, ale też kwestia fachowców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani Elżbieta Borowska, ruch Kukiz 15. Proszę Państwa, dla mnie parytet jest idiotycznym wymysłem. Tutaj się nie zgodzę z niektórymi paniami. Dla mnie jest idiotycznym wymysłem, dlatego że ja nie chcę, żeby politykiem była kobieta, która się dostała tylko i wyłącznie z parytetu. Polityk ma być skuteczny, polityk ma służyć społeczeństwu i ma być kompetentny. Tak samo w biznesie. Jeżeli kobieta nie jest kompetentna, to nie powinna być ani w biznesie, ani być politykiem. A jeżeli chodzi o Polki, to Polki są wykształcone, są ambitne, są przedsiębiorcze i uważam, że wcale nie potrzebujemy parytetu, ponieważ posiadamy tyle cech wspaniałych, które nas promują, że jest to zbędny przepis prawny. Dziękuję bardzo. I trzecie pytanie redakcyjne. Czy każda rodzina powinna otrzymać comiesięczne wsparcie finansowe od państwa przez minimum rok od narodzin dziecka?
czy należy podnieść kwotę wolną od podatku? Pierwsza odpowiada pani Joanna Leja, Zjednoczona Lewica. Odnośnie pierwszego pytania, czy rodzina powinna dostać wsparcie? Takie czy inne wsparcie w tym pierwszym okresie, kiedy rodzi się dziecko, jest potrzebne. Czy to będzie rok, czy to będzie półtora, czy to będą dwa lata, uważam, że każde pieniądze się tutaj przydadzą i każde wsparcie jest dobre. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, to jak najbardziej tak. Platforma Obywatelska, pani Grażyna Sukiennik. Drodzy Państwo, ja wiem, jak to wygląda na przykład w mojej pracy, tak, że nikt nie podejmuje samodzielnie i tak już pewnych takich decyzji, tak. Trzeba bardzo wnikliwych analiz, żeby wziąć pod uwagę wszelkie dotyczące sprawy argumenty. I w tej sytuacji, na przykładzie właśnie pomocy rodzinom najuboższych, uważam, że jak najbardziej tak. Niemniej jednak też trzeba zwrócić uwagę na niektóre kwestie, które mogą być, budzić tutaj też pewne kontrowersje w tym temacie. Także nie podejmowałabym decyzji już i w tym momencie. Uważam, że to jest temat otwarty, jest to temat jeszcze do dokładnego przeanalizowania. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, jak najbardziej w górę. Zdecydowanie jesteśmy w tyle względem innych państw europejskich, także należy się nam to. Dziękuję. I pani Elżbieta Borowska, ruch Kukiz 15. Jesteśmy w tyle nie tylko przy państwach europejskich, ale nawet afrykańskich, takich jak Gambia. Więc podniesienie kwoty wolnej od podatku jest potrzebne. I to nie jest kwestia jakichś kosztów społecznych, ponieważ większość z tych pieniędzy wróci chociażby w postaci VAT-u. Jeżeli chodzi o pomoc rodzinom, to chciałabym, żeby w Polsce były takie warunki do prowadzenia biznesu, tak rozwinięta przedsiębiorczość, zniesienie barier, chociażby dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy najwięcej wpłacają do PKB, żeby to nie było potrzebne. Natomiast sytuacja gospodarcza jest bardzo ciężka. Ja pochodzę sama z rodziny wielodzietnej i każde pojawiające się dziecko w tych rodzinach, które są tak bardzo teraz potrzebne przy tym kryzysie demograficznym, to są olbrzymie koszty. I tutaj z pewnością musimy uwolnić pewne procesy gospodarcze, tak żeby nastąpił rozwój państwa. Natomiast należy także zabezpieczyć te rodziny, ponieważ jesteśmy naprawdę w głębokim kryzysie demograficznym. Ilość Polaków cały czas spada i to bardzo gwałtownie. I musimy to zwalczyć. Dziękuję bardzo. Nowoczesna.pl, pani Małgorzata Endres. Proszę Państwa, pierwszy temat. Wsparcie. Wsparcie wiąże się z pieniędzmi, a pieniądze pochodzą skądś. Więc ja się zapytam, skąd te pieniądze na to wsparcie miałyby w budżecie się znaleźć? My jako Nowoczesna uważamy, że wszelka pomoc społeczna, również pomoc młodej rodzinie, powinna być kierowana do grup, do osób potrzebujących. Nie dla wszystkich, bo w tej chwili 40% mniej więcej pomocy socjalnej trafia do nie tych, którzy tej pomocy potrzebują, tylko w jakiś sposób do ludzi bogatych. A nie w tym rzecz, żeby rodzina, która jest bardzo dobrze sytuowana i która się powiększa, żeby dostawała kolejne pieniądze. Nie w tym rzecz. To zresztą podobna propozycja jak 500 zł dla każdego dziecka proponowane przez PiS. Dokładnie ta sama sprawa. Nie zgadzamy się z tym. Kierujmy pomoc do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Natomiast jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, naszym sztandarowym hasłem jest 16% podatku PIT, CIT, VAT. Liniowy podatek dla wszystkich taki sam. I w tej sytuacji myślę, że kwota wolna od podatku to jest temat do dyskusji następnej. Ważne jest, by podatki w Polsce były jasne, klarowne, przejrzyste, by zmniejszyć szarą strefę, by zwiększyć wpływy do budżetu i wtedy być może będą więcej pieniędzy na wsparcia różnych inicjatyw, różnych potrzeb, co mam nadzieję wpłynie również na zwiększenie ilości narodzin dzieci w Polsce, bo bardzo bym tego chciała. Pani Marta Mordarska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj w Polsce kwota wolna od podatku to jest 3091 zł i ostatnio była podniesiona 5 lat temu i chyba o 2 zł. To pamiętam, że wywołało szereg protestów. I Prawo i Sprawiedliwość proponuje podniesienie tej kwoty do 8000 zł, co jest zapisane w naszym programie i co z całą konsekwencją po wyborach, jeżeli
tak zdecydują wyborcy, będziemy realizować. Chcę powiedzieć, że rząd Wielkiej Brytanii zdecydował o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy funtów. To jest blisko 50 tysięcy złotych i dzięki temu blisko 3 miliony Brytyjczyków nie będzie płaciło podatków i dzięki temu też będzie lepiej funkcjonowało. Wsparcie dla rodzin dzisiaj w Polsce jest bardzo potrzebne. Mówię o tym z praktyki pełnomocnika prezydenta do spraw społecznych, bezpośredniej współpracy z rodzinami sądeckimi, nie tylko. I w związku z tym zapewnienie im tego wsparcia finansowego na drugie i każde kolejne dziecko jest też jednym z ważnych priorytetów, które powinny być realizowane. Dziękuję bardzo. I pani Anna Majda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku, to zdecydowanie na tak. Jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin przy narodzeniu się dziecka, no to uważam to za sprawę bezdyskusyjną, bo jeżeli chcemy kolejnych dzieci, chcemy dla tych dzieci jak najlepiej. Sami dobrze wiemy i ja też wychowuję dwójkę dziewczynek i gdybyśmy mieli trzecie dziecko, super, bardzo się cieszę, ale poważnie bym się zastanowiła, czy jestem w stanie zapewnić, już nie mówię jakieś wyemigenowane życzenia moich dzieci, ale takie, które pozwalają mi na zdobycie wykształcenia i zdobycie jakiegoś statusu społecznego, życiowego. I tutaj naprawdę uważam, że należy się wsparcie dla rodzin, które chcą mieć dzieci i je mają. Dziękuję bardzo i przechodzimy do następnego etapu, kiedy panie nawzajem sobie mogą zadawać pytania. Czas na odpowiedź również 1,5 minuty. Z losowania wynika, że pierwsza wybiera adresatkę swojego pytania i kieruje pytanie pani Marta Mordarska. Ja chciałam zapytać, tylko pani nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, tak? Dobrze zrozumiałam. Właśnie, to. Właśnie, ale to jest pytanie skierowane do pani, która reprezentuje partię Platforma Obywatelska. To jest pytanie, które nurtuje bardzo wielu sądeczan, nie tylko w samym mieście, ale i w regionie. Gdzie i ile zostało zaplanowanych ośrodków dla uchodźców przybywających w tej chwili tak licznie do Europy? Droga pani Marto, nie wiem. Po prostu nie wiem. Dziękuję serdecznie. Nie mam obowiązku, nie jestem w partii. Nie mam jeszcze na tą chwilę takich informacji, więc nie będę wymyślać bezsensownych komentarzy. Dziękuję. Dziękuję. I teraz pani ma prawo zadać pytanie. No to co, ja w takim razie panią Martę, tak? Dokładnie. Pani Marto, wiemy, że pani osoba jest bardzo ważnym tutaj czynnikiem społecznym w naszym regionie. Proszę mi powiedzieć, zgodnie z taką korelacją, jak to się zmieni w momencie, kiedy pani dostałaby się do Sejmu? Czy to przypadkiem nie będzie tak, że dla naszego regionu to jednak będzie strata jakiegoś swego rodzaju skarbu tutaj? Platforma będzie płakać? Proszę państwa, zdecydowałam się i podjęłam taką decyzję o kandydowaniu do Sejmu i poddaniu się osądowi wyborców. Jeżeli dane będzie mi pełnić mandat poselski z jeszcze większym zaangażowaniem, będę pracować na rzecz mieszkańców Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. Dzisiaj potrzebny jest bardzo mocny i silny głos z Nowego Sącza, płynący do Warszawy, do Krakowa, po to, żeby droga, choćby nawet droga z Krakowa czy z Brzeska, już dzisiaj do Nowego Sącza i dalej, o której tak często mówi marszałek Małopolski, szczególnie najchętniej przed wyborami, a którą ja nazywam drogą widmo, ponieważ wszyscy o niej mówią, a nikt jej nie widział, stała się nam bliższa i stała się prawdziwą i rzeczywistą. Więc moje wysiłki, moja praca
na rzecz miasta i regionu nie ustaną, a będą jeszcze mocniejsze. I pytanie zadaje pani Joanna Leja, Zjednoczona Lewica. Proszę sobie wybrać adresatkę. Ja może zapytam koleżankę z PSL-u. Jak pani widzi zmiany na polskiej wsi? Chodzi mi o rolę kobiet w ciągu najbliższych, załóżmy, 4-5 lat, w momencie, gdy pani zdobyła mandat. Drodzy państwo, ja uważam, że kobiety na wsi, jak i w ogóle grupa kobiet, grupa rolników, to jest to grupa zawodowa, która potrafi bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko i bardzo mocno pracować. Drodzy państwo, jeżeli uda mi się zdobyć mandat, to z pewnością będę chciała stworzyć i proponować takie rozwiązania prawne, żeby dać możliwości rozwojowe zarówno kobietom, jak i mężczyznom, rolnikom, bo te wsparcia pomocowe są, istnieją już, istnieje doposażenie gospodarstw rolnych, istnieje młody rolnik, ale często te środki pomocowe są obarczone takim jakimiś trudnościami, że ludzie nie mogą korzystać, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A ja też pochodzę ze wsi, z Królowej Górnej i powiem państwu, że kobiety, w ogóle kobiety, ale szczególnie te mieszkające na wsi, są tak pełne energii i pełne pomysłów i pracy, że jeżeli stworzy się im warunki, stworzy się pewne środki pomocowe, prawo, które umożliwi im działanie, fantastycznie się odnajdą, czy to w drodze biznesu, czy to w drodze zawodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo i czwarte pytanie zadaje pani Małgorzata Endres, Nowoczesna.